Jesteś fanem chodzenia na grzyby? Często wybierasz się na grzybobranie? Powinieneś uważać, możesz otrzymać mandat nawet w wysokości 5000 zł. Jakie kary obecnie czekają na miłośników grzybobrania? Grzyby w Polsce można zbierać niemalże w każdym lesie bez żadnych limitów. Fani grzybobrania na pewno są zadowoleni z zasad, które obowiązują w kraju. Co ciekawe, przyjazne zasady są czymś zupełnie innym, co odróżnia Polskę od sąsiadów. Dla przykładu, za zachodnią granicę wprowadzone zostały limity na ilość grzybów, jaką można wynieść z lasy. Niedostosowanie się do limitów jest karane. A jak sprawy z karaniem i nakładaniem mandatów wyglądają w Polsce? Na grzyby do lasu. Jakich zachowań należy się wystrzegać? Pomimo tego, że w Polsce nie ma limitów na ilość zebranych grzybów, to warto pamiętać, że nie wszędzie można je zbierać. Lasy państwowe zabraniają zbierania grzybów tam, gdzie występuje zagrożenie pożarowe, czy w miejscach, które objęte są zakazami z uwagi na zagrożenie erozją. Czego w lesie nie wolno robić? Biuro Prasowe Lasów Państwowych przekazało, że w lesie nie można śmiecić, niszczyć drzew, biwakować, rozgarniać ściółki, hałasować, a także puszczać psów bez kagańców. To właśnie za łamanie wyżej wymienionych zakazów, trzeba liczyć się z możliwością otrzymania mandatu. Nasze służby terenowe bardzo zdecydowanie podchodzą do zakazu wjazdu pojazdami silnikowymi do lasów. Mamy ponad 4000 parkingów w lasach i tam proponujemy zostawiać auta. W sezonie grzybowym widzimy wiele samochodów pozostawianych na poboczach dróg, przy wjazdach do lasów. Szczególnie piętnujemy pozostawianie pojazdów w taki sposób, że blokują one wjazdy na drogi leśne, zdradzają leśnicy, jak wygląda patrolowanie porządku w lasach. Kary i mandaty, jak zaznaczyły Lasy Państwowe w rozmowie z portalem WP, nie uniknie kary ten, kto w lesie otwierać będzie ogień. Grillowanie w lasach może zakończyć się tragicznie i właśnie za takie zachowanie Polacy mogą zostać ukarani. Jednak to nie jedyne zachowanie, które naraża na poniesienie kosztów. Straż leśna w najlżejszych wykroczeniach może zastosować jedynie pouczenie, im gorsze wykroczenie, tym bardziej wzrasta koszt mandatu. Dwa. Wideo, kuriozalny wypadek. Podwójne potrącenie na rondzie. Ucierpiała kobieta udzielająca pomocy 3. Gdy jednak dojdzie do naruszenia większej liczby wykroczeń, na przykład ktoś wjeżdża do lasu samochodem, by sobie pogrillować albo przy okazji pozbyć się jakichś uciążliwych odpadów, może się liczyć z mandatem do 1000 zł. Zaznaczają leśnicy, ostrzegając, że skierowanie sprawy do sądu może zakończyć się karą w wysokości do 5000 zł. Źródło: money.pl.